Wyprzedaże garażowe stały się już tradycją, którą polubili mieszkańcy Dębicy i okolic. Na parkingu domu sportu już od rana sprzedający zaczęli wystawiać swoje stoiska. Jak zawsze można na nich było znaleźć ciekawe perełki. To przyciąga kupujących. To fajna sprawa, nie? Przynajmniej się rzeczy nie marnują. Można kupić garaż i zestaw do wkręcania śrubek, plecak, plamastry i korki, buty, rolko, łyżwy. A zainteresowały mnie figurki Lego, tak, do seryjki. To dołóż jedno, będzie dwie dusze. W ogóle dobry pomysł taki? Bardzo dobry pomysł. Przed nami jeszcze trzy wyprzedaże garażowe. 20 lipca, 17 sierpnia oraz 21 września na parkingu Mosir w godzinach 9:13. Niespodzianka, wpisano już do kalendarza również wyprzedaż mikołajkową. 30 listopada, Dom Sportu. Wyprzedaże w tym roku robimy już cyklicznie 20 lipca, 17 sierpnia i 21 września. A 30 listopada robimy mikołajkową wyprzedaż, taką zabawkową przed Mikołajem w hali Mosiru. No w tym roku już żeśmy ustalili daty, bo w tamtym roku zaczęliśmy pierwszą wyprzedaż i mieszkańcy zawsze zapytali, kiedy następna. I tak dat nie było ustalonych, także teraz trzecia sobota miesiąca, jak pogoda pozwoli, zapraszamy na parking między Mosirem a ZUS-em. Koniecznie trzeba przyjść, kupić, dlatego że są tutaj takie tak okazyjne ceny, że naprawdę warto się rozejrzeć. Są rzeczy, niektóre wręcz nowe, albo bardzo mało używane, w świetnym stanie, które jeszcze się mogą przydać nie jednej osobie. I tutaj nie tylko chodzi o, nie wiem, zabawki, ale też różne sprzęty do codziennego używania, ubrania. Każdy może przynieść, ale przede wszystkim też można oczywiście pomyśleć o tym, żeby też kupić coś, co warto, a nie trzeba będzie wydawać dużo pieniędzy na coś nowego. Jest takie duże zainteresowanie, telefony się odzywają do nas, chwalą tą inicjatywę, ludzie są zainteresowani, pytają, czy spoza Dębicy też mogą przyjechać. Tak, oczywiście. Chodzi o to, żeby dawać to drugie życie swoim rzeczom już nieużywanym, tak, żeby nie wyrzucać. To nie tylko taka ochrona środowiska w tym momencie, ale to jest taki styl życia. Chrońmy, przedłużajmy życie, nie wyrzucajmy, nie śmiećmy, chrońmy naszą planetę, tak? Dużo dzieci jest i widać, że przynoszą zabawki, które już nie są im potrzebne. Czyli to się kręci, ludzie są zadowoleni, cieszy nas to. Na wydarzenie jak zawsze zaprosiło Stowarzyszenie Zielona Dębica. Hasło, które przyświeca wszystkim akcjom. Bądź eko!